Nasza działalność związana z Wszechnicą Górnośląską nurtowała nas bardzo i zastanawialiśmy się, jak spróbować to kontynuować. Jako że stan wojenny stanem wojennym, internowanie internowaniem, ale życie toczyło się nadal i te spotkania były tak atrakcyjne, tak nam tkwiły w pamięci, że chcieliśmy to jakoś kontynuować. Nie, od razu było to trudne, jako że część prelegentów siedziała w więzieniu. Nie wyglądało na to, żeby władza patrzyła na to przychylnie. I zaczęły się natomiast takie deklamacje utworów w kościołach, utworów patriotycznych w wykonaniu aktorów. Moja żona też brała udział w przygotowaniu tego. Ale te sprawy wszechnicowe nas nurtowały nadal. Próbowaliśmy się dogadać z PZKS-em, Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym. Tam był taki pan Wiesław Gwiszcz, jak się później okazało, konfident. On wyraził wstępnie zainteresowanie, żeby można było u niego takie spotkania kulturalne, no, społeczne robić. I chyba nawet jakieś zrobiliśmy. Taki był ksiądz Joachim Kądziela. Trudno mi dzisiaj oceniać, poza tym, że był inteligentnym facetem, to trudno oceniać, na ile to była postać w nic nie uwikłana, ale to był epizod. Ta sprawa z PZKS-em się szybko, chyba po jednym spotkaniu, skończyła i pojawiła się możliwość działania w duszpasterstwie Ludzi Pracy, które to duszpasterstwo bardzo prężnie zaczęło działać w Gliwicach pod życzliwą kuratelą ojca Jana Siemińskiego w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. I tam szybko z księdzem dogadaliśmy się i zaczęliśmy przygotowywać się do otworzenia Wszechnicy, takiej no, podobnej do tej naszej na uniwersytecie. I pierwszym prelegentem z przytupem miało być odbyć się w grudniu, nie pamiętam, czy jakoś 12 grudnia, czy jakoś, to miała być chyba środa i ja pojechałem do Warszawy i się umówiłem z panem Tadeuszem Mazowieckim. Wtedy jeszcze nie było mowy, że będę jakimkolwiek premierem. Był natomiast redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność z okresu legalnej działalności Solidarności. I umówiłem się z nim, że przyjedzie tu na dwa spotkania. Na jedno bo w Gliwicach chyba miało być w czwartki, przyjedzie na dwa spotkania. Na jedno do Katowic, do duszpasterstwa katowickiego i na drugie do Gliwic. No ale te spotkania miały się odbyć w środę i w czwartek, a mnie Służba Bezpieczeństwa w poniedziałek o świcie zamknęła. Tym niemniej Mazowiecki na Śląsk przyjechał, ale nie dojechał, bo dojechał tylko do Sosnowca. Znaczy na Śląsk jechał, ale nie dojechał, bo w Zabrzu wsiedli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i pod pretekstem kradzieży portmonetki w przedziale pana Mazowieckiego wyprowadzili w Sosnowcu, tam go przetrzymali i kazali mu wracać do Warszawy. Ale mimo tego, że ja siedziałem w więzieniu, a początek był taki mało zachęcający, to tym niemniej w 1983 roku Wszechnica, czwartym roku Wszechnica w Gliwicach zaczęła funkcjonować z udziałem mojej żony, tam Barbary Kozłowskiej, pani Magdaleny Knoll i później po prostu organizowanie tych spotkań przejął Jan Mazurkiewicz z Gliwic. I ta Wszechnica pod nazwą Duszpasterstwa Ludzi Pracy przez długie lata jeszcze trwała. Także to już nie była nasza zasługa przez te kolejne lata, ale tym niemniej no, jakby wytyczyliśmy ten kierunek, który no, dobrze zapisał się w historii regionu. I jeżeli jeszcze dzisiaj spotykam ludzi,
którzy mnie z tamtych czasów pamiętają.